Proszę Państwa, to są właśnie te momenty, na które czekają wszyscy fani piłki nożnej. Czekają z niecierpliwością. Już za moment otrzymamy kolejną potężną dawkę piłkarskich emocji. Na ustach kibiców jedno pytanie. Kto wygra? Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad, bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? I mamy złą wiadomość. Faul zostaje, w cudzysłowie, nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania, już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Przy piłce Jan Grzesik. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Prowadzą zatem 1-0. Ma to Milosz. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Nie może teraz stracić. Strata piłki. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Czy będzie z tego wyrównanie? Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy! Warto obejrzeć sobie powtórkę gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. To trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo! I strata posiadania piłki. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. Obiecująca wrzutka. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Teraz Radomiak przechodzi do ataku.
Jak będzie tym razem? Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Uwaga, chyba będzie gol! Tak, mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nic z tego jednak nie będzie. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Prostopadłe zagranie piłki. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Ma to Milosz. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ma trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. I strzał na bramkę. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Nieładny atak, powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Piłka do Grzesika. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce.
Udało się odzyskać posiadanie. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Statystyki nie kłamią. Gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Popatrzmy, bo może dojdzie kolejne trafienie. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Mogą rozgrywać akcję przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Radomiak traci piłkę. Przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili, co do nich należało. Teraz już tylko czekają na gwizdek. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Podwójna zmiana. Czy to sprawi, że obraz gry się zmieni?
i piłka dla drugiej drużyny. Mocne wejście, ale czyste. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. I zatrzymał to ładnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo 2 bramkami. Wyraźne, pewne. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. 2 bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymać go.